Ledwo wróciłem z krótkiego urlopu nad morzem, jeszcze poparzony jestem tutaj, ledwo opatrzony pantenolem i musiałem do komputera. Blizzard, znowu mnie do tego zmusiłeś, po prostu nie ma przy tobie chwili odpoczynku. Zaraz wam powiem, o co chodzi, ale najpierw intro. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, bardzo ważne informacje, mianowicie chciałem tylko wszystkim przypomnieć, a tym co nie wiedzą, poinformować, że już od 2 czerwca rusza u mnie niesamowity event. Zaczynamy nasze przedpremierowo-premierowe pokazy i granie w Diablo 4 już w piątek, 2 czerwca od godziny 10. Tak od 10, pomimo że wiem, że można grać od pierwszej, to stwierdziłem, że mogą być problemy z serwerami, pogramy 2-3 godzinki, mnie trzeba iść spać, potem zaczynać od nowa, także u mnie ciągiem lecimy od godziny 10 w piątek 2 czerwca tu na Twitchu, Twitch.tv Spiralus GTM, tutaj się pojawia teraz link. I teraz dlaczego warto oglądać? No pomijając przystojnego i niesamowicie zabawnego prowadzącego, czyli mnie, będziecie mogli zdobyć mega, mega kozackie nagrody. Jakie zapytacie? A na przykład konsole Xbox Series S w zestawie z Diablo 4, kody na Diablo 4 na dowolną platformę, gadżety ze sklepu Blizzarda, a także myszki i klawiatury i inne sprzęty od partnerów mojego kanału na Twitchu. Dodatkowo będą dropy, a już od 5 czerwca będę miał bardzo, bardzo specjalne dropy, jako jedyny w Polsce, chyba jest jeszcze jeden kolega, może jest nas dwóch, ale jako jeden z dwóch w Polsce będę miał specjalny event, w ramach którego będziecie mogli zdobyć tego unikatowego mounta, którego widzicie w tej chwili na ekranie. I żeby go zdobyć, będziecie musieli połączyć swoje konto battle.netowe z Twitchem i u mnie na streamie na Twitchu podarować 2 subskrypcje. Podarujecie 2 subskrypcje, ten mount idzie do was. Dobra, nagadaliśmy się, nakonkursowaliśmy ogniste przejście i mówimy, o co chodzi dzisiaj w filmie. Z racji tego, że kontrowersji w dzisiejszym materiale nie brakuje, zaczniemy sobie tutaj od takiej subtelnej informacji. Mianowicie Blizzard potwierdził trochę informacji, trochę takich plotek tuż przed premierą, bo właściwie jeżeli oglądacie ten film, to prawdopodobnie albo premiera jest już jutro, przynajmniej tego wczesnego dostępu, albo dosłownie na dniach. Także Blizzard potwierdził bardzo ciekawą informację, o której były pogłoski już od dłuższego czasu, mianowicie zżyna dalej SPOE, ale to dobrze, bo planuje wprowadzić w niedalekiej przyszłości w jednej z aktualizacji wprowadzającej nowy sezon loot filtry. Jeżeli zastanawiacie się, czym są loot filtry, bo na przykład nie graliście w POE, albo może graliście, ale nie wiecie, jak to się nazywa, w co wątpię, jak ktoś grał w POE, musi wiedzieć. Loot filtr to jest taki specjalny, nie wiem, plik, albo taki specjalny feature, który pozwala wam oddzielić ziarno od plewu. W każdym razie, grając, będziecie wam, dłużej będziecie grali, tym więcej lutu będzie wam leciało. Im więcej lutu, tym więcej rzeczy, których już nie zbieracie. Białe, szare itemy, jakieś tam inne bzdety. I loot field pozwoli wam skustomizować wasze doświadczenie dropu. Czyli możecie sobie ustawić, co ma być widoczne, jaki kolor, nie wiem, możecie sprawić, że na przykład tylko legendarne przedmioty będą się wam wyświetlać, albo tylko legendarne i żółte, albo żółte nie będą żółte, tylko zielone, albo czcionka nie będzie mała, albo będzie bardzo duża. Także tego typu rzeczy. Także to jest fajna wiadomość i ponoć planują to wprowadzić w jednym z sezonów. Nie wiem, prawdopodobnie nie w pierwszym, ale w którymś z kolei także dobrze. Kolejną dobrą rzeczą i ciekawą, którą zrobił Blizzard, a tym samym prowadzącą do pierwszej kontrowersji tego filmu, jest diablowy Race to World First, a dokładniej ma to jakąś dziwną, pokraczną nazwę. W skrócie chodzi o to, że pierwszy tysiąc graczy, który na hardkorze wbije maksymalny level, zostaną ich niki, pod warunkiem, że nie będą brzydkie, zostaną umiejscowione na specjalnej takiej statuece, nie taka wykuta wielka Lilith, z taką specjalną, taką nie wiem, taką kartką. Nie wiem, czy kartka może być z betonu. No wiecie, o co chodzi. I tam będzie wykute, będą te niki. Także warunek jest taki, że musicie grać na lidze hardcore i musicie to jakoś udokumentować i żeby Blizzard wam uwierzył. No i co można o tym powiedzieć? Można powiedzieć super, fajnie, że coś takiego jest, że tutaj topowi streamerzy i gracze Diablo będą się tutaj ścigali, będziemy oglądali, albo ktoś nagle tuż przed ostatnim levelem, tuż zostało mu tam 100 expa i się przewrócił i koniec i już go tam nie będzie, będziemy się zaczynać od nowa. Ale tutaj pojawia się problem, bo no ludzie tutaj zaczynają krzyczeć halo, ale to jest pay to win. I takie, halo, ale jak to jest pay to win? A no w taki sposób, że przecież
kupując tą średnią wersję, nie najtańszą, tylko tą średnią wersję Diablo, albo tą najwyższą wersję Diablo, no mamy wczesny dostęp, prawda? No, prawda, nie? No i zaczynamy grać już od 2 czerwca, a nie od 6 czerwca, tak jak cała reszta. No, no i to znaczy, że jak chcesz brać udział w wyścigu i zapłacisz więcej pieniędzy, bo masz więcej pieniędzy, to znaczy, że masz 4-dniowy head start, prawda? No i teraz tu powinno się pojawić takie ding, 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 taka lampka. No, że Spiral, ale mówiłeś, że to, że ktoś zacznie wcześniej grać, to nie jest pay to win. I ja wam odpowiem, tak, tak mówiłem, bo jeżeli to ma być granie dla grania i nic się z tym więcej nie wiąże, no to nie jest to pay to win, tylko wybór zależny od twoich możliwości finansowych. Ale kiedy Blizzard robi oficjalny, nie tak jak w przypadku WoWa organizowany przez tam osoby trzecie i tam firmy zewnętrzne, Race to World Force, tylko oficjalnie sami robią taki event top 1000 w lidze hardcore, pierwszy graczy, którzy wbiją maksymalny poziom i daje możliwość head startu za pieniądze, no to tutaj nie dziwię się, że parę osób się zagotowało i komentarze były, mówiąc delikatnie, lekko podirytowane. No i ja tutaj, broń Boże, Blizzarda nie będę bronił, ponieważ no sami sobie to zgotowali. Trzeba było zrobić taki event, nie wiem, start z datą startu, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie po premierze, albo ze startem pierwszego sezonu, albo nie wiem, no cokolwiek innego można było wymyślić, bo teraz tym sposobem, no to nie dziwię się, że są ludzie, którzy może są zdolni, mają potężne umiejętności i mieliby realne szanse, no ale na przykład przez to, że stać ich tylko na bazową wersję gry, no zostaną w tyle i nie będą mogli kompetytować tak jak reszta. No więc wyraźcie proszę w komentarzach waszą opinię i dajcie znać, co o tym myślicie. A my przejdźmy do kolejnego newsa. No dobra, ale co jeszcze Blizzard zrobił? No Blizzard jeszcze ogłosił, kiedy będziemy mogli grać. Będzie wrzucił takie 2 tablice, jedną szarą, drugą czerwoną i na szarej pokazuje godziny, kiedy ruszą serwery dla Early Accessu i tutaj widzicie tą szarą tablicę. I potem wrzucił tablicę taką czerwoną i tam widać, kiedy gra startuje dla całej reszty, czyli 6, i tam są te takie kreseczki, że jak jesteś z Tajwanu, to zagrasz wtedy, a jak jesteś z Mumbai'u, to zagrasz wtedy, jak jesteś Polakiem, to gdzieś tutaj to będzie. Także to sobie możecie zobaczyć, ale co ciekawsze, 30 maja po południu / wieczorem, nie wiem, jestem kiepski w przeliczanie czasu, w każdym razie 4 p.m. PDT 30 maja będziecie mogli już zrobić preloada na Battle.necie i na PlayStation, pewnie na Xboxie, na wszystkim. Także czuwajcie i ustawcie sobie w kalendarzu, bo jak macie wolne internety, no to chwilę wam zajmie, a lepiej być przygotowanym. Także ja bym pobrał. Ale to tyle, jeśli chodzi o takie newsy dobre, bo Blizzard odwalił jeszcze jedną rzecz. Kojarzycie takiego streamera i youtubera Queen69? To ten gość, teraz może wyświetla wam się fragment jego filmu, streamu, Szymon tutaj rzucaj. No i Queen coś odkrył. Mianowicie Blizzard zrobił Q&A, nie? Między innymi te newsy o Lootfiltrze, dowiedzieliśmy się o tym Q&A z pytań widzów. Right now we're gonna answer all your questions about Diablo 4. And we haven't read any of these. No właśnie, tylko taki problem. To nie były pytania widzów. To Q&A było ustawione przez Blizzarda. Takie, what? What? W sensie, no Blizzard nie zrobił Q&A z ludźmi. Niby to miało być, że z redditowiczami zrobił, a tak naprawdę to nie byli redditowicze. To nie byli normalni userzy, to był Blizzard. Blizzard robił rozmowę sam ze sobą. Tam byli ludzie z Blizzarda zadający pytania Blizzardowi, na które Blizzard odpowiadał, tworząc iluzję, że Blizzard rozmawia z kimś innym niż z Blizzardem. Kumacie? O co chodzi? No w skrócie, no syf straszny i niepotrzebny, bo mogli, gdy inaczej, jeżeli chcieli coś powiedzieć, to mogli po prostu to powiedzieć. I na przykład mógł wyjść sobie ktokolwiek, Joe Shelley albo Adam Ferguson, ktokolwiek, mogli wyjść i powiedzieć: hej, słuchajcie, mam dla was jeszcze newsy, bo zapomnieliśmy powiedzieć o tym i o tym, to jest w skrócie ten filmik, 2-3 minuty, albo napisać na Twitterze coś, cokolwiek, nie? I ludzie powiedzieli: spoko, po co Blizzard, po co to robicie? Tylko po to, bo nie wiem, nie myślicie, czy po prostu stwierdziliście, że to jest fajne, żeby sobie poudawać, że rozmawiacie z ludźmi,
Ludzie i tak by chcieli z wami pogadać. No nie wiem, czy by to było miłe pogaduszki, ale pogadaliby. Po co, Blizzard? Po co to robisz? Po co? I chyba, żeby wywołać zamieszanie, ale czy o takie zamieszanie ci chodzi tuż przed premierą? No i Quinn się wkurzył i tutaj widać w tym filmie, to teraz Szymon pokazuje fragment tego filmu, jak Quinn się wkurza i pokazuje i demaskuje to. Okay, Emma rocks with a Z. Emma rocks hasn't tweeted any media. Wait, what the fuck is this? It's not even real, bro! I też link do filmu Queena, o którym mówię, będzie tutaj pod spodem, gdzieś w opisie, tam na dole, jak sobie przeskrolujecie i możecie zobaczyć. Także, no powiem wam, generalnie miałem ambitny plan już nic nie nagrywać do premiery Diablo, tylko zasiąść w mojej komnacie kontemplacji, poleczyć oparzenia słoneczne z nadmorza i przygotować się na dzień startu gry, a tymczasem, no nie, zostałem wezwany i tutaj Spiral nagrywa i Blizzard znowu odpierdziela, no. Nie ma skupiania się, nie ma chillowania. No, ale mam nadzieję, że wy za to sobie pochillujecie. Napiszcie w komentarzu, czy wy już jesteście gotowi, co myślicie o newsach nowych od Blizzarda. No i co? No i widzimy się już na streamach, na Twitchu, bo warto, przychodźcie od drugiego. Codziennie streamy, codziennie nagrody. Xboxy, wszystko będzie fajnie i będziemy grali i będziemy nerdzić, ja będę grał i w ogóle będzie super, także musicie tu być, musicie oglądać i ja wam mówię, super będzie. Mam nadzieję, że będzie super. Blizzard nas nie zawiedzie, prawda? Prawda? Nie zawiedzie? Cześć, do następnego, oceńcie film, skomentujcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Pa, pa!